Musimy więc, bracia, pomyśleć nad tym, abyśmy niosąc ciało Chrystusa jako kapłani, zranione też naszymi winami, jak powiedziałem, nie próbowali fałszywie zadośćuczynić za swoje grzechy, odnosząc się z nienawiścią do własnego ciała. Jeśli nawet coś złego nam się przydarzy, to nigdy nie pogłębiajmy tego zła przez nienawiść do siebie. Jest różnica między skruchą a samopotępianiem się. Co to jest skrucha, a co to jest samopotępianie się? Skrucha to jest nienawiść grzechu, a miłość siebie, nie? A samopotępianie to jest nienawiść siebie z powodu grzechu. Nawet kapłanom się czasem to myli. Zgrzeszyłeś, upadłeś, nie? Nie pogłębiaj grzechu przez nienawiść do siebie. To nie poprawi sytuacji, to pogorszy. Trzeba wierzyć w to, że Bóg wszystko przebacza, jak mówi list do Koryntian, Pan wskrzesza umarłych. Jak wskrzesza umarłych Pan Bóg, to żeby nie wiem, jaki grzech miał śmiertelny, idę i Pan mnie wskrzesza. I trzeba mu wdzięcznym być za to, że postawił mnie znowu na nogi, nie? Ale nie róbmy tego, nie? Nie niszczmy siebie z powodu grzechu. Niektórzy kapłani sobie z tym nie radzą. Nie później widać ich takich znerwicowanych, agresywnych, złośliwych, szczególnie do kobiet, nie? Kpiących, ironizujących z kobiet. Jakieś wulgarne żarty, nie? Dotyczące ich kształtów kobiecych, nie? Pogarda do nich, pomiatanie kobietami. Dlaczego? Bo jest fascynacja nimi, nie? I on sobie nie radzi z tą fascynacją. Czuje, że jest jak dzieciak, nie? Kiedy widzi kobietę. Więc się zastępczo mści na niej, nie? Na zewnątrz. Broni się przed kobietą. Bo sam ma kłopot. Nie możemy tego robić. To nie ciało jest winne, ale nasze serce. Jezus mówi, Mateusz 15, 18, lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to czyni człowieka nieczystym. Serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. Zobaczcie, serca. Więc jeśli już na cokolwiek być wściekłym, to nie na ciało. Bo cóż ten osiołek jest winny? Na serce. To zaś, że się je nieumytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym. Kiedy stoisz przy ołtarzu, będziesz stał przy ołtarzu i będziesz obmywał palce, powiedz, co pomyślisz wtedy? Że to jest głupia, bezmyślna czynność? Nawet palce. Najmniejsze koniuszki palcy obmywasz w wodzie. Po co? Co ci to mówi? Masz naprawdę brudne ręce? Dlaczego to kapłan robi? Co to wyraża? Nie myśleliście o tym nigdy? Myśleliście? Powiem. Nie, no, myślę, że właśnie przyznanie się do grzechu. Tak. Właściwie mycie do serca też. Właśnie. To ciało myje tylko symbolicznie, koniuszki palca, nie? Ale to też znaczy, że trzeba się obmyć aż do koniuszków palca, bo wchodzimy w największą tajemnicę, nie? Że nawet ta procha człowiek nie powinien ukrywać przed Bogiem. Proszę braci, dlaczego w ogóle grzeszymy wobec ciała, szukając w nim pocieszenia, ekscytacji, pożądaniem? Ponieważ najczęściej mieliśmy niezdrową gospodarkę uczuciową w domu. Najczęściej. Byliśmy narażeni na albo na odtrącenie, albo na nadtroskliwość. Krótko mówiąc, na zaburzenie miłości. Pragniemy to sobie wynagrodzić i szukamy we własnym ciele gratyfikacji w postaci grzechu. Albo chcemy przedłużyć tą czułość, którą niestety tracimy, bo no bo ileż można od mamusi czy od tatusia otrzymywać tej czułości. Już później po 50 trochę nie wypada. Albo odwrotnie. Że tej miłości i tej czułości nie mieliśmy od rodziców i musimy sobie sami ją fundować, nie? Tak jest z wieloma ludźmi, no z większością. Zaburzenie w miłości to początek grzechu ciała. Pragniemy to sobie wynagrodzić, szukamy gratyfikacji. Ale niosąc ciało Chrystusa, musimy zauważyć, że Jezus daje się nam w miłości i daje nam swoją
Miłość, która wynagradza nam wszelkie braki i deformacje w miłości. Tylko czy my to widzimy, czy my to chcemy zobaczyć i czy chcemy to od Niego odebrać. Ukochany nie szuka miłości w grzechu, nie? A jeśli nie czuje się kochany, to szuka miłości dalej. Jeśli nie czujemy się kochani przez Boga, to będziemy grzeszyć. Dotąd będziemy grzeszyć w miłości, dopóki nie poczujemy, że miłość nas, że Bóg nas kocha. Czyli krótko mówiąc, jeśli grzeszymy z powodu naszego ciała, to jesteśmy hipokrytami, mówiąc, że Bóg nas kocha. To wtedy albo Boga nie ma, albo my nie odbieramy od Niego. Tak. Ukochany nie szuka miłości w grzechu. Rozdawanie ciała Pańskiego jest już szansą na to, by w ciele Chrystusa szukać uzdrowienia z własnych zranień, grzechów w tej dziedzinie, w dziedzinie miłości. Leon XIII, o ile pamiętam, w tej encyklice z początku XX wieku, już nie pamiętam jej nazwy, mówi, że to, co człowieka uzdrawia z grzechów nieczystości, to jest kontemplacja Eucharystii, miłość, odkrycie miłości Jezusa w Eucharystii. Takie remedium daje. Nie nasze ciało, albo czyjeś ciało, oglądane w ekranie czy w rzeczywistości, ma być czymś, co nas zadowoli. Ale ciało Chrystusa ma być taką miłością, która nas zaspokoi. Uspokoi, zaspokoi w naszych głodach serca. Posłuchaj tych słów. Mateusz 27,1. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, trzeba sobie to wyobrazić, związane ciało, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Pomyśl, ciało związane. Ciało skrępowane to jest ciało zniewolone. Związane brudnymi sznurami brudu i lęku, nienawiści i żądzy, przywiązania, nałogu. Czy coś ci to mówi? Czy rozdawanie ciała Pańskiego nie wzywa cię do uszanowania nie tylko ciała Chrystusowego, ale i swojego ciała i czyjegoś ciała, żeby żadne ciało nie wiązać ze sobą czy w sobie? Bo jeden był tylko taki, który związał ciało, a miał na imię. Związawszy go, prowadzili go i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Przy Judaszu, przy tych wszystkich siepaczach i Poncjusz Piłat. Oni wiązali ciało. Przywiązać się do ciała, przywiązać czyjeś ciało do swojego ciała, przywiązać się do swojego ciała, to jest wiązać ciało Chrystusa. Owszem, można popłakać się przy pasji Gibsona, nie? Ale kiedy sobie człowiek tak patrzy na to i myśli sobie, no, związane ciało Chrystusa, ja przywiązany do kogoś, ja przywiązany do swojego ciała, ja wiążący się takim i takim grzechem, nie? Wtedy się już inaczej ogląda na przykład ten film. Medytuj to. Związane ciało było w rękach Piłata. Kiedy Józef z Arymatei wziął ciało do swoich rąk, to było ciało rozwiązane, uwolnione, choć martwe. To pierwsza informacja o Piłacie i o ciele Chrystusa. Jeszcze raz Mateusz 27,11. Przemedytujmy to. Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat, nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie. Także namiestnik bardzo się dziwił. Piłat nie chciał skazać Jezusa na śmierć, prawda? Widzimy to w tym tekście? On nie miał takiej woli. Ja też nie mam czasem takiej woli, żeby zgrzeszyć, nie? Ale Piłat zrobił to. Ja też
czasem mogę zgrzeszyć, chociaż nie chcę, nie? Ale później mówię, ale Panie, ja nie chciałem, nie? Piłat co? Przed Panem Bogiem też stanie i powie, ale ja nie chciałem swojego syna zabić. To coś pomaga? To coś zmienia? Piłat nie chciał skazać Jezusa na śmierć i Ty nie chcesz uśmiercać ciała Jezusa w swoich grzechach. To prawda. Ale Piłat z lęku przed ludźmi uczynił to. Czy Twój stosunek do ciała Chrystusa i do swojego ciała i do ciała innych jest wymuszony przez chore odniesienie do ciała, z jakim spotykamy się w naszej kulturze? Czy masz chrześcijańskie odniesienie do ciała, czy współczesne odniesienie do ciała? Pomyśl o pornografii, o tych przedstawieniach ciała, z jakimi się spotykamy w filmach, w reklamach, w czasopismach, trendach środowiskowych, o żartach kapłańskich z ciała. Czy to godzi się tak? Pomyśl o tym, czy chcesz mieć najczystszy stosunek do ciała Chrystusa, czy też tak, jak traktujesz, tak je traktujesz jak inni, z pogardą, z lekceważeniem, z rutyną. Czy nasze odprawianie mszy świętej nie jest też podobne do tego, co widzimy na filmach, na thrillerach, kiedy ktoś kogoś morduje, urywa komuś głowę, wsadza nóż między żebra albo strzela, dziurawi to ciało.